By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć. Przychodzę ze skończonymi produktami. Mam tego trochę, w sumie się naciłało. Połowa tych rzeczy już dawno się skończyła. Nie wiem, czemu o nich wcześniej nie mówiłam. W każdym razie pudełka są i zaczynamy. Może od początku, od płynu do płukania. To był taki jeden z najtańszych w sklepie. On ma 1 litr. Nazywa się Cilia. Koncentrat do płukania. No, koncentratem trudno to nazwać, jeżeli zobaczycie. On jest bardzo płynny, ale słuchajcie, on ma tak rewelacyjny zapach. Naprawdę, tych lilii takich wodnych, które są tutaj narysowane. Naprawdę, takiego deszczu, takiej burzy letniej. Naprawdę bardzo dobry produkt. Słuchajcie, no ubrania nie pachniały jakoś mega, bo tylko po wyjęciu z pralki, rozwieszeniu i chwilę tam popachniało w całym domu. Kiedy przeschły już na ociekarce i wrzuciliśmy je do szaf, nie pachniały niczym. To znaczy, to też jest wielki plus moim zdaniem, no bo nie śmierdziały, tak? No, nie oszukujmy się. Nie pachniały, ale też nie było efektu odwrotnego. Polecam. Mało wydajny tak naprawdę, bo jest bardzo rzadki, ale naprawdę ten zapach warto raz na jakiś czas przetestować, warto raz na jakiś czas wyprać w takim płynie do płukania. Dalej, słuchajcie, pamiętacie, kiedy w którymś tam denku pokazywałam wam Dosię, tą starą taką, którą ja pamiętam, wieszałam na niej psy i co się okazuje, dostałam w sklepiku Dosię, widzicie, nowa formuła, zaskakująca skuteczność. Tak, zaskoczyła mnie jej skuteczność. Słuchajcie, tych granulek niebieskich w środku, tego tlenu aktywnego było, powiedziałbym, nawet więcej niż tego białego zwykłego proszku do prania. Nieziemsko pachnie. To nie jest zapach Dosi, to jest zapach tych naprawdę proszków z górnej półki. Dosia, ja nie wiem, ona kosztowała niecałe 2 złote, czy niecałe 3 złote jakoś, tak? Także naprawdę warto, chyba nie ma na niej ceny. Nie, ona nie była z Biedronki, ona była ze sklepiku normalnego osiedlowego, po prostu dorwałam pierwszą z brzegu. Najtańszą, stwierdziłam, Dosia, no niech będzie nowa formuła szata graficzna i naprawdę mnie urzekła. Słuchajcie, było 5 kartoników, ja wzięłam ten jeden, kiedy skończył się proszek, w niedługim czasie poszłam, oczywiście jej nie było. No jakże to? Oczywiście tak zawsze jest, kiedy coś zachwalam i coś jest naprawdę dobre, schodzi jak ciepłe bułeczki. Polecam w nowej szacie graficznej, tej starej oczywiście nie, pamiętacie. Dalej, przychodzę do was z moim antyperspirantem 48 godzin, naturalna bawełna. Dla tych, co mnie oglądają, to wiecie, że to jest mój ulubieniec, nie wiem, całego mojego życia, bo ja poszukiwałam takiego preparatu, przetestowałam naprawdę wiele na rynku, nie sprawdzały się żadne u mnie pod pachami. Ten sprawdza się w milionie procentów i ja do niego zawsze wrócę. Wiecie, ostatnio mnie oszukano, po prostu no, zły mi dano w parce, ja zadowolona, że mam 2 i mogę komuś wysłać i naprawdę się pochwalić, że i może przetestować i może mnie pochwalić, że naprawdę jest tak skuteczny. No niestety pomylili się, dali taki 24 godziny, które wcale się u mnie nie sprawdza. No cóż. Co mogę powiedzieć? No dla tych, co mnie oglądają, to wiedzą, a dla tych, co są nowi, dziękuję od razu też za nowe subskrypcje. To jest preparat naprawdę 48 godzin, który naprawdę 48 godzin działa. Można go używać z perfumami, z dezodorantem. On się nie roluje, on nie zostawia białych plam. On pachnie delikatnie przez chwilę, dopóki się nie wchłonie, no bo to jest takie mleczko. Co jeszcze mogę powiedzieć? No naprawdę działa 48 godzin. Ja używam sorki. Oczywiście jak nagrywam, to wiecie co? Tak jak wy też wiecie o czym mówię, bo ci z was to nagrywają, zawsze tak jest. Więc streszczam się, bo tu się do mnie dobijają. Polecam. Dalej wosk, który dostałam chyba od Moni, jeżeli się nie mylę. Szmaragdowa 81. Moniu, pozdrawiam cię serdecznie.
Już go zużyłam, to znaczy już, dopiero tak naprawdę, bo zaczęłam go od niedawna używać. To jak widzicie, to jest taki zapach czyli słysz, czyli co wybór dziecka, tak? No, on pachnie bardziej, mi przypomina, wiecie co, las i zapachy lasu, nie grzybni koniecznie, ale takiego lasu świeżego, wiecie, ładnie pachnie. Ja go podzieliłam na cztery i w cztery kominki go włożyłam, takie maleńkie trójkąciki, nie tak jak zawsze to robiłam, czyli wkładałam całość do jednego i paliłam na całe mieszkanie, że tak powiem. Teraz zrobiłam to minimalistycznie, w każdy kominek włożyłam po jednej sztuce, znaczy jednej części i i co jakiś czas, to znaczy tak, zapalam na pewno w łazience, się non-stop palił i zapalałam na przedpokoju. U Juli co jakiś czas i w sypialni co jakiś czas. Słuchajcie, no zapach fajny, na czterech kominkach zdecydowanie się sprawdził. Na jednym byłby pewnie za intensywny. Polecam, polecam, polecam. Tu może przejdziemy tak szybko do mydła w płynie, które kupiłam niedawno. Porozlewałam do moich dozowniczków. Fajny produkt, to znaczy z tych, wiecie, no to są te tanie dozowniki, tam można już je kupić za 99 groszy, bez promocji chyba około 3 zł. To jest pojemność 600 ml, jest bardzo gęsty, ładnie pachnie, delikatnie tylko, ale zaraz się ulatnia z rąk, jak się myje w nim ręce. No wiecie, no tani produkt, to też nie oczekujmy cudów, tak? Ale ładnie pachnie, nie wysusza rąk. O, podstawa. Także co, polecam. Z tej serii to chyba jest, nie wiem ile tych smaków, zapachów i kolorów, multum. Ostatnio, ten co miałam ostatnio w denku, nie był dobry. Ten polecam. To są figi. Teraz tu, słuchajcie. Widzicie to? Ile tego tu jest? Z góry niekoniecznie. 1/3 tak mniej więcej. Ja tego nie użyłam ani razu. Ja kiedy to kupiłam, to zaczęłam robić hybrydy, więc wszystkie lakiery, te co już się przeterminowały i nawet które mi się nie podobały, wypierdzieliłam. Wszystko do, czyli utwardzacze, topcoaty, co tam jeszcze, bazy i tak dalej, wszystko wypierdzieliłam. Nie są mi w tej chwili potrzebne. To sobie zostawiłam na wszelki wypadek, mówię, jakby Julia tam coś miała na szybko, jakiś wiecie, bezbarwnym walnąć, a zawsze nastolatki to się spieszą i zawsze gdzieś tam trzazga. Nie użyłyśmy tego ani razu i to wywietrzało. To jest zamknięte cały czas, widzicie, dekielek jest. Szacun za pompkę oczywiście, ale no słaby, mało trwały. Wyrzucam, bo nie wiem, czy jest nieprzeterminowany, ja i tak go nie zużyję na pewno. Przynoszę Wam też dwa perfumy, dwa razy perfum. To są perfumy z Netto, perfumy mojej Julii. Julia je odkryła niedawno, jeden był na wiosnę, drugi pod koniec lata kupiony. Słuchajcie, ten jest rewelacyjny, to jest Mermaid Blues. Słabo pewnie będzie widać, bo buteleczka przezroczysta. O, może i tak troszkę, nie, tak lepiej chyba nawet. Ten jest rewelacyjny, on jest lekko słodkawy, ale jest tak piękny zapach. Naprawdę, ja Wam go polecam na samo przetestowanie. Słuchajcie, on w promocji kosztuje tam chyba 11 zł, bez promocji 12 chyba złotówkę drożej. Drugi się nazywa Beautiful Dream. Już nie pachnie tak ładnie, chociaż on jest bardzo ciężki. To chyba ten, żeśmy kupiły pierwszy? No, nieważne. W każdym razie ten bardziej się opłaca. Bardziej pachnie pewnie zimową porą i jesienną. Ten proponuję na lato, na wieczory, na rano, na zawsze. Słuchajcie, naprawdę warto. Z Netto, nieraz dla Netto robione rzeczy są naprawdę fajne i rewelacyjne. Ja je polecam. I przyniosłam dwie pasty do zębów. Tutaj mam wielki szacun dla producentów gum. Orbit. Ja ich używam, przetestowałam wszystkie smaki, kolory i zapachy. I teraz od jakiegoś czasu już, no dłuższy czas powiedzmy, wydała guma Orbit coś takiego, że do każdej paczuszki gumy dodają pastę. Taką małą miniaturkę, słuchajcie, no to jest rewelacja. Ja sama już kupiłam kilka i stwierdziłam, że podzielę się z Wami moją opinią. Pasta jak pasta, no ona była niebieskawa chyba, no tak, niebieskawa. Nie wybieliła jakoś moich zębów. Ale bardzo odświeżała oddech. Jestem pod wrażeniem. Nie wiem, czy akurat, że tu jest skondensowana, bo jest mała pojemność po prostu. Gdzie tu jest tu? 16 ml. I w takiej po prostu ilości jest lepsza, że tak powiem, lepsze odświeżanie ust. Czy też w pełnowymiarowym produkcie jest tak samo? Nie wiem. W każdym razie ja jestem pełna podziwu. Ja na szybkie wyjazdy takie, wiecie, jedno, dwudniowe, trzydniowe, biorę taką sama, jak jestem oczywiście. No wiecie, jak w trójkę idziemy, no to oczywiście taka pasta, tubka pasty się nie sprawdza, trzeba wziąć dużo.
Ale kiedy ja sama wyjeżdżam, no oczywiście sprawdza się rewelacyjnie. Mało miejsca zajmuje, po skończonej wizycie wyrzucam do śmietnika subcio. No i jeszcze jedna pasta. Słuchajcie, to jest Colgate, którą kupiłam u Chińczyka. Whitening. Ona od koło whiteninga to nawet nie stała. Pamiętacie od Chińczyka? Czy ja Wam pokazywałam w którymś tam holu, jak kupowałam, że ona, tą, którą kupiłam, była popsuta. Tu po prostu był róg. Ona była w kartoniku zamknięta całkiem, więc ja nie wiedziałam, że ma taki róg spleśniały. Poszłam, pani mi wymieniła, otworzyłyśmy, wszystko by się zgadzało. Nawet tu był, wiecie co, ten aluminium było zamknięte, także spoko. Bardzo słaba pasta, chciałam powiedzieć słaby produkt. Tak, bardzo słaby. Pod koniec, powiem tak, od środka już do końca prawie pasty bardzo mi się uczuliły dziąsła. Ja w ogóle mam tendencję do tego, że mam bardzo wrażliwe dziąsła, ale już pod koniec tej pasty nie wiem, co ona w sobie takiego miała, czy po prostu już też ten termin się kończył, że tamta już spleśniała, a ta już była w trakcie po prostu i no i nie wiem, po prostu tych związków chemicznych miała dużo więcej i dziąsła mi naprawdę zaczęły boleć. Więc nie wiem, ci z Was, którzy mają taki problem z dziąsłami jak ja, no to nie polecam, nie eksperymentujcie na sobie. Słuchajcie, żegnam się z Wami, zrobiłam bałagan totalny, ale już wyrzucam. Przed świętami robię porządki, jeszcze będę miała dwa produkty, ale to już chyba po świętach wtedy zrobię denko, no bo bez sensu dwa produkty Wam pokazać, które się kończą, ale myślę, że dzisiejsze denko Was trochę usatysfakcjonuje. Pokazałam Wam znowu kilka nowych produktów dla mnie, dla Was też chyba, także co, ja się cieplutko z Wami żegnam i do jutra, pa, pa.